Proszę Państwa, zapraszam Państwa do oglądania kanału Capital Media, gdzie z kolegą Miszalskim, moim przyjacielem, będziemy prowadzili rozmowy na tematy nie tylko polityczne, ale i wszystkie inne interesujące publiczność tematy. Nie tylko zapraszam do oglądania, ale również do subskrybowania tego kanału, bo to jest warunek taki, no może nie sine qua non, ale spełnienie tego warunku byłoby dla kanału bardzo pożyteczne. No i dzisiaj będziemy mówili o bardzo ciekawej sprawie, mianowicie o przyłączeniu się, o przyłączeniu polityki historycznej rosyjskiej do skoordynowanych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na kanale Capital Media z siedziby wydawnictwa Capital Book, które wydaje książki mojego przyjaciela Mariana Miszalskiego, no i moje, dlatego tutaj nie jesteśmy tutaj bezinteresownie, ale nie będziemy przede wszystkim tu naszych książek reklamować, bo i tak one cieszą się dużym wzięciem. Natomiast chcielibyśmy powiedzieć Państwu, co myślimy na temat walki o praworządność, która tutaj wchodzi w Polsce w swoje apogeum, no i jakie następstwa może ta walka o praworządność przynieść. Jak, kolego, przyjacielu, oceniasz sytuację? No, drogi Stanisławie, ja oceniam sytuację w kategoriach dość takich prostych, powiedziałbym, nawiązujących do mojej książki sprzed lat, mianowicie najnowsza spiskowa historia Polski. Otóż ja to, co się dzieje wokół tematu praworządność w Polsce, określam w kategoriach zupełnie spiskowych. Mianowicie uważam, że no, Berlin, rodzima Targowica jest bardzo zainteresowana w tym, żeby po prostu odsunąć PiS od władzy bez względu na to, jakimi metodami, jakimi środkami, czy one są prawne, czy bezprawne. I o to się toczy ta walka i ta wokół praworządności, która jest dla mnie tylko tematem zastępczym. Tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu stronnictwo, które ty nazywasz pruskim, przejęło tutaj w Polsce władzę, odbiło tę władzę od stronnictwa no, amerykańsko-żydowskiego. Ja to w tych kategoriach postrzegam. I wydaje mi się, że tutaj sytuacja zmierza do zaostrzenia, ponieważ właśnie nie chodzi o żaden kompromis, tylko chodzi o to, żeby uruchomić mechanizmy Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, które będą zwiększały naciski na Polskę po to właśnie, żebyśmy z tej reformy sądownictwa się wycofali, a w konsekwencji, żeby władza PiS-u przeszła, tak powiem, w inne ręce. No i tak się obawiam, że co może być? No może być powiązanie dotacji finansowych z Unii z oceną praworządności, które oczywiście wypadnie na niekorzyść Polski i nie dostaniemy pieniędzy pod pretekstem, że właśnie nie ma u nas praworządności. W następnym etapie może być uruchomienie sankcji gospodarczych czy groźba uruchomienia sankcji przez Unię Europejską. No a w następnym jeszcze etapie niewykluczone jest przecież klauzula solidarności, czyli jakaś pogróżka interwencją oraz oczywiście w moim przekonaniu no taka strachy na lachy, bo do tej interwencji zbrojnej to raczej by nie doszło. Ale sankcje gospodarcze są jak najbardziej możliwe i obawiam się co więcej, że to wszystko się zbiegnie właśnie w kampanii prezydenckiej, gdzieś tak marzec, kwiecień, maj. To się skumulują te takie negatywne wpływy, plus oczywiście radykalizacja Targowicy rodzimej sędziowskiej. I że to będzie ważyło na kampanii prezydenckiej. Tak w skrócie. Tak to widzę. Ja bym chciał to osadzić silniej w realiach i przypomnieć sekwencję wydarzeń, która do tej kumulacji walki o praworządność doprowadziła. Przypomnę, że po fiasku Ciamajdanu z 16 grudnia 2016 roku nasza złota pani z Berlina zapowiedziała gospodarską wizytę w Polsce na 7 lutego i rzeczywiście przyjechała 7 lutego do Warszawy 2017 roku i widocznie takie rozeznanie tutaj zrobiła, że doszła do wniosku, że trzeba będzie inaczej rozłożyć akcenty w tej walce o odzyskanie wpływu politycznego niemieckiego tutaj, nie tylko
tylko w Polsce, ale w środkowej Europie, bo Węgry też są na celowniku. Tak, tak, cywile się nie sprawdzili. No i cywile się nie sprawdzili, w związku z tym już 3 tygodnie po wizycie naszej Złotej Pani wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie na początku marca 2017 roku wystąpiły z takim apelem do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to oznaczało, że zmieniamy akcenty, że w tej chwili już nie walczymy o demokrację, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności o demokrację, tylko o praworządność. No i w związku z tym, dopóki walczyliśmy o demokrację, no to na czele, na twarzą tej walki mógł być nawet pan Mateusz Kijowski, ale jako praworządność, no to nie. Tutaj na pierwszy odcinek, na pierwszą linię frontu zostali rzuceni w charakterze mięska armatniego niezawiśli sędziowie. No i tam wielu sędziom ta rola przypadła do gustu. Nie wiem, czy dlatego, że takie zadania otrzymali od oficerów prowadzących, czy też myśleli, że to z tą praworządnością to wszystko naprawdę. No i się odbyły 2 kongresy sędziów polskich. Bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów, tu przywiązani są do demokracji, ci sędziowie niezawiśli, ale tu jakoś nikt nie wybierał delegatów. W związku z tym w tych kongresach, w których każdym z tych kongresów istnieje około 1000 sędziów. Jedna dziesiąta chyba środowiska. Tak, jedna dziesiąta środowiska, więc przyjeżdżał ten, kto chciał albo kto musiał. Jeżeli ktoś, kto musiał, no to w takim razie mamy bardzo wysoki stopień zagonturyzowania tego środowiska, no bo jakieś kryteria rekrutacji na stanowiska sędziego muszą być. Za moich czasów, jak ja tam próbowałem nieudolnie, no to wtedy była przynależność do partii, a teraz już partii nie ma, w związku z tym musi być jakieś inne kryterium. No i po tym wszystkim rozpoczęła się batalia o to, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Trudno było zrozumieć, dlaczego taka zażarta ta batalia jest, bez odwołania się do traktatu lizbońskiego, o czym wspominałeś, bo rzeczywiście klauzula solidarności z traktatu lizbońskiego stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy. Bez sprecyzowania, na czym ta bratnia pomoc ma polegać, no na prośbę tego państwa, więc w normalnych warunkach to z taką prośbą powinien wystąpić rząd. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu? No to wtedy wiadomo, że rząd się z taką prośbą nie zwróci. No i tutaj właściwie nie można by było tej klauzuli solidarności zastosować, ale rząd jest tylko jedną z 3 władz państwowych, mianowicie władzą wykonawczą, a inną władzą państwową jest władza sądownicza, na czele której stoi pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Tak, i pani Małgorzata Gersdorf. Widocznie nasza złota pani i tam inni jeszcze szatani z panią Małgorzatą Gersdorf wiążą jakieś nadzieje. Ja nie wiem, czy ona też tam... Ale przepraszam, że wpadłem w słowo. Pojawia się drugi taki ośrodek wewnętrzny, który może zaprosić do interwencji w Polsce. Mianowicie myślę o panu Tomaszu Grodzkim. No on taką aktywność przejawia jako marszałek Senatu. Tu jeździ za granicę, prawda, zaprasza komisję tą wenecką do Polski. Czyli obok sędziny Gersdorf jak gdyby wyrasta, czy jest kreowany pan Tomasz Grodzki, który też może zaprosić, no bo też jest elementem władzy. On nawet jeszcze bardziej jest elementem władzy, bo pani sędzina to tylko władzę sądowniczą chce reprezentować, ale on jest elementem już władzy ustawodawczej, więc jak się inicjatywa pani Gersdorf zbiegnie z inicjatywą pana Grodzkiego, to rzeczywiście Unia może powiedzieć, patrzcie, co się w tej Polsce dzieje, bo to nie tylko sędzina, ale główna sędzina, ale i tu marszałek Senatu zaprasza. No to jak... no, rzeczywiście pozory legalności wtedy były uratowane. Bo nawet gdyby tylko pierwszy prezes Sądu Najwyższego z taką prośbą wystąpił, no to przypomnę, że w 1968 roku
zaproszenie dla wojsk Układu Warszawskiego wystosował Wasyl Bilak, który był tylko członkiem biura politycznego, a nie był jego nawet pierwszym sekretarzem, tylko był tam jakimś członkiem biura politycznego. Także pokazuje to, że to w takich sytuacjach tylko pozory legalności, tak jak i wtedy były uratowane, to i teraz by mogły być uratowane. Ja nie wiem, czy jakaś akcja zbrojna jest wykluczona. Dlatego, że po pierwsze traktat lizboński nie stawia żadnych tutaj ograniczeń, a po drugie cały czas obowiązuje ustawa 1066, którą podpisał 24 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, 2014 roku prezydent Komorowski. I mimo ponad 4 lat rządów dobrej zmiany ona nie została uchylona. W ogóle cisza panuje w tej sprawie. Więc, a co ta ustawa mówi? No ta ustawa przewiduje możliwość uczestniczenia formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. No byłoby to wielkie, że tak powiem kolokwialnym językiem mówiąc, halo, gdyby się do takiej interwencji doszło. Natomiast wydaje mi się, że groźba sankcji, jaką Komisja Europejska może wobec Polski zastosować, jest wystarczająca, żeby zmiękczyć rząd, bo przecież te kwoty, jakie my z Unii otrzymujemy, to są dość poważne. Poza tym no, sankcje obejmują nie tylko obcięcie kwot, ale inne zamrożenia bodajże aktywów bankowych i tak dalej, czyli te sankcje gospodarcze były bardzo groźne. A chcę powiedzieć, że o tych sankcjach to już napominała, wprawdzie półgębkiem, ale wspominała i sędzina Gersdorf przy jakiejś tam jej wypowiedzi, że taka możliwość jest. I jeszcze ktoś, nie pamiętam już kto z tej tak zwanej targowicy, którą tak określam. Więc te sankcje, sądzę, że one mogą być wystarczające jako groźba. No to z całą pewnością. Tu napięcie może rosnąć, tak jak u Hitchcocka, że najpierw wybuch bomby atomowej, a tam potem napięcie rośnie. Od zemyczka do koniczka, od sankcji, ale nawet niekoniecznie od sankcji, bo przypomnę sytuację taką, w której rząd się ugiął i to tak z podwiniętym ogonem w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Klangor się podniósł, a przypomnę jeszcze, bo być może nie wszyscy Państwo pamiętacie o co chodzi. Otóż ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej została uchwalona w 1998 roku. I tam na życzenie strony żydowskiej został umieszczony taki artykuł 55, który przewidywał penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a więc każdej formy publicznego podważania podanych do wierzenia wersji historii II wojny światowej. No i to przez 20 lat nikt nie zauważył, że ten artykuł 55 zagraża swobodzie badań naukowych, czy ogranicza wolność słowa i tak dalej. I dopiero kiedy Polska spróbowała skorzystać z tego samego narzędzia, bo nowelizacja polegała na dodaniu artykułu 55a, który przewidywał penalizację tak zwanego kłamstwa obozowego, czyli polskie obozy zagłady. No to klangor się podniósł na całym świecie. Znaczy strona żydowska oczywiście podniosła klangę, bo zazdrośnie szczerze swojego monopolu na martyrologię, ale to może jeszcze by nie było taką groźbą dla rządu, bo rząd się wycofał z podkulonym ogonem z tej nowelizacji po oświadczeniu rzeczniczki Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, że jeśli Polska się nie opamięta, no to może zagrozić swoim interesom strategicznym. A ponieważ rząd dobrej zmiany wszystko postawił na naszego najważniejszego sojusznika, który zresztą słucha się sojusznika, naszego najważniejszego sojusznika, no to rzeczywiście tutaj była to, jak to gitowcy mówią, poważna zastawka. No i więc dlatego o tym przypominam, bo oczywiście sytuacja może się zrobić dynamiczna. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo myślę, że powiedziałeś, że tu kumulacja może nastąpić przy wyborach prezydenckich. Ja myślę, że nie tylko, że to po wyborach prezydenckich będziemy mieli do czynienia z dalszym ciągiem sytuacji rozwojowej. Bo dlaczego tak sądzę? Mhm. Dlatego, że Donald Tusk odstąpił od kandydowania w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Natomiast widać wyraźnie, że rozpoczął kampanię swoją prezydencką, ale na rok 2025. Myślę, że tutaj nasza złota to pani mu odradziła. Ty, słuchajcie, Donald, wy tu nie kandydujcie, bo tu ja sytuacja mam inne plany. Płynna, tak. Ja tu zamierzam wywołać w Polsce chaos, żeby mieć dużą swobodę manewru i z tym chaosem będzie się musiał uporać prezydent Duda. A to po co ty masz kandydować? Ty sobie wjedziesz na białym koniu, tak, w 2000, on będzie miał wtedy 67 lat, więc to sam raz jak na prezydenta. W związku z tym myślę, że taki rozwój wypadków jest tu zaplanowany. No i w coraz większym stopniu są wciągane do tego instytucje europejskie. Przypomnę, że na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego ten postulat uzależnienia subwencji unijnych od oceny stanu praworządności expressis verbis się pojawił. To już nie jest jakaś taka hipotetyczna ewentualność, tylko po prostu już się to pojawiło. No i główną instytucją, która jest tutaj wykorzystywana i będzie, to jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ostatnio Komisja Europejska skierowała do tego Trybunału wniosek o zablokowanie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo to jest głównym powodem zaniepokojenia środowiska sędziowskiego, że no, ktoś by ich zaczął dyscyplinować. W związku z tym, jeżeli Europejski Trybunał zadośćuczyni temu wnioskowi, jeżeli podtrzyma, bo jeszcze wcześniej Komisja Europejska, jeszcze Franciszek Timmermans skierował formalną skargę do Parlamentu Europejskiego, bo tutaj sędziowie Sądu Najwyższego skierowali tak zwane pytania prejudycjalne i Trybunał się wymigał, udzielił im odpowiedzi, żeby sami sobie na te pytania odpowiedzieli, tak? No ale na skargę musi zareagować merytorycznie, musi jakiś wyrok wydać. No i wtedy czego ten wyrok będzie dotyczył? Ano będzie dotyczył tego, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości może zatwierdzić zasadę, według której jedni sędziowie mogą oceniać legalność funkcjonowania innych sędziów. No to musi doprowadzić do chaosu, dlatego że jeżeli około 500 sędziów zostało powołanych tam przy udziale tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa, no i oni orzekają od paru lat, wydają wyroki i teraz wyobraźmy sobie, że wyroki w sprawach cywilnych na przykład zostają unieważnione, podważona jest ich legalność. No może się to skończyć tak jak w sztuce Mrożka policjanci, że jedni sędziowie wyaresztują drugich, wyaresztują się nawzajem. No i wtedy oczywiście to się może, ten chaos w wymiarze sprawiedliwości może się rozszerzyć na inne dziedziny życia publicznego. No i wtedy już możliwe jest zdefiniowanie zagrożenia dla demokracji ze wszystkimi tego następstwami. Tak, ja myślę, że gdybym to powiązał z taką nieoczekiwaną wizytą, jaką złożył niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj, minister prezydencki, pan Szczerski, nieoczekiwanie pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam podobno miał rozmawiać o bezpieczeństwie, o Iranie, tam jakby nas Iran wiele obchodził, ale podejrzewam, czy to nie jest taka rozpaczliwa wizyta proszalna o ratunek w tej ciężkiej sytuacji, jaka tutaj się wokół Polski szykuje. I czy to nie poskutkuje na przykład, czy nie skutkowało taką prośbą, żeby Stany Zjednoczone w jakiś sposób tu interweniowały? Ja pamiętam, że kiedy szła sprawa o Trybunał Konstytucyjny, kiedy kwestionowała opozycja Czargowica tę zasadność powołania do Trybunału Konstytucyjnego, to przyjechał do Polski sam pan Giuliani ze Stanów Zjednoczonych. A to jest taki strażak do gaszenia takich no, bardzo kryzysowych sytuacji. No i potem po jego przyjeździe się okazało, że na Trybunał się tam Berlin zgodził. Unia Europejska na Trybunał Konstytucyjny się zgodziła, ale na pozostałe reformy się nie zgodziła i wtedy pan Duda je wetował. W związku z tym zastanawiam się, czy ta wizyta pana Szczerskiego nie ma takiego samego charakteru rozpaczliwej prośby, no pomóżcie, pomóżcie. Tyle tylko, że sojusznik amerykański oczywiście, no
No a swoje kalkulacje, jak to jest, widzisz, jak widzisz w ogóle, Stasiu, to jest, ten możliwość... To jest bardzo ciekawe, ale to jest, dotyczy trochę innej sekwencji wydarzeń. Tak. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy o tej drugiej sekwencji wydarzeń, bo to jest szalenie ciekawe i może być brzemienne w skutki, pomówili w następnym odcinku. Dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli Was interesuje to, o czym tutaj rozmawiamy, tematy, które poruszamy, sytuacja Polski międzynarodowa, a o tym głównie mówimy i wewnętrzna, nasze wewnętrzne spory, perspektywy, to serdecznie Państwa zapraszam, zachęcamy do subskrypcji kanału Capital Media, gdzie tego rodzaju rozmowy, dyskusje będą kontynuowane i będą zawsze obecne.